Rozmowy o pieniądzach z nastolatkami są potrzebne i powinny być prowadzone podczas różnych codziennych sytuacji. Rozmawiając o budżecie, oszczędzaniu i zarabianiu, wspierasz rozwój samodzielności i odpowiedzialności. Przekazuj konkretne informacje i nie skupiaj się na emocjach, jakie odczuwasz w związku z pieniędzmi. Najlepszy przykład realizacji dobrych praktyk dajesz ty. Nieodłącznym elementem gospodarowania pieniędzmi jest planowanie wydatków. Dysponowanie własnym kieszonkowym jest dobrym sposobem zbierania doświadczeń w podejmowaniu samodzielnych decyzji zakupowych. Co warto uzgodnić przed przekazaniem kieszonkowego? Ustalcie wspólnie, jaką stałą kwotą możesz zasilać kieszonkowe co miesiąc i jakie muszą temu towarzyszyć zasady. Przede wszystkim omówcie, na co nie można przeznaczać pieniędzy, na przykład na produkty zagrażające zdrowiu i życiu. Pozwól samodzielnie decydować, na co przeznaczy otrzymane pieniądze. Wspieraj determinację w dążeniu do celu oszczędzania, na przykład na wymarzony przedmiot. Bądź wiarygodny i dotrzymuj słowa, jeśli obiecasz wsparcie wykraczające poza główne ustalenia. Pamiętaj, że to ty zawsze będziesz pierwszym przykładem gospodarowania pieniędzmi. Nastolatkowie potrzebują czuć się dorosło. Potrzebują autonomii w decyzjach oraz poczucia, że mają wpływ na własne życie. Konto w banku i karta to ważne dla nich atrybuty samodzielności. Jest to punkt wyjścia do rozmów o różnych wydatkach. Warto zachęcać nastolatków do tego, by zarabiali własne pieniądze i poszukiwali możliwości w najbliższym otoczeniu. Zapytali sąsiada o to, czy potrzebuje skoszenia trawnika, wyprowadzenia psa czy udzielenia korepetycji. Młodzież chętniej zainteresuje się domowymi finansami, gdy na przykład wspólnie zaplanujecie budżet na remont pokoju, wyjazd na obóz lub wakacje. Rozmawiajcie o tym, ile czasu trzeba będzie na ten cel odkładać. Kontrolowanie własnych wydatków kształtuje postawę przedsiębiorczą, pozwala zdobywać wiedzę i motywację do lepszego radzenia sobie w życiu. Unikaj mówienia o pieniądzach jako czymś złym, podejrzanym, czy też przedstawiania ich jako siły dającej władzę czy prestiż. Gospodarowania osobistymi finansami uczymy się przez całe życie. Rozmawiaj o finansach, otwarcie mów o swoich wydatkach i błędach, zachęcaj do tego samego innych w rodzinie. Zrób z nami ten pierwszy krok.